Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bezmienny. No i tak, jesteśmy z powrotem w Skyrim. No i tym razem postanowiłem, że przejmiemy sobie ten fort. To jest fort Szara Przystań. No i zrobimy jeszcze jednego takiego questa z alikrami. No także bez przedłużania. No tutaj jakiś ziomek jest, stary Jeśli ork. Nie jesteś tu, aby dać mi dobrą śmierć. Aha, on chce śmierci. A zapytam się go to. Zgadza się. Powinno się umierać, gdy my, orkowie, nie jesteśmy jak nordowie i cesarscy. Nie trzyma się rzeczy, które są bezużyteczne. Cóż więc robić, kiedy... Tak. Malakat nie ucieszyłby się, gdybym po prostu położył się i umarł. W sumie ciekawe. Dobra, spróbujmy pokonać tego orka. Na pewno? Ta, spróbujmy. Zobaczymy. Nie trzeba było tu przyłazić. Fus! I już? Tylko na tyle cię stać? Dobra. Obedrę cię żywcem ze skóry. Zwycięstwo jest twoje! No dobra. No i wykonaliśmy to w sumie zadanie. Zobaczmy sobie, co on miał. Skórzana zbroja. Fajnie to wygląda. Wezmę sobie. Stalowy topór wojenny, rzemienne buty, futrzane karwasze. Nie, to mi się nie przyda. O, kot szablozemny jeszcze tutaj jakiś. Oko kota, weźmy sobie. Skóry to mi nie trza. Oko się może przydać. Jakiś dziwny dźwięk był. A w sumie mam praktycznie rozładowany miecz. Też, o tutaj jeszcze sobie znalazłem ostatnio taką stalową zbroję. Też takie dość ciekawe. Dobra, weźmy sobie... gdzie to jest? Nie, strój, nie strój. Broń. I teraz tak, naładujmy sobie. Brakuje przedmiotów, by naładować zaklęcie. Jak? Przecież mam jakieś tam... Na pewno się nie da się naładować? Nie, nie da. No mam drobny klejnot, aha, puste. Muszą być pełne, ja mam puste. No dobra. Tak, w sumie nośmy sobie ten miecz, bo on i tak nie jest zły. A zobaczę sobie w stroju tą skórzaną zbroję. Ona ma minus 5 pancerza, ale też nie jest zła. Bo tutaj miałem wcześniej tą ćwiekowaną cesarską. Ona miała 26. Ale za to szybciej się chodzi, jak się ma lżejszą zbroję. No właśnie, ta ma ciężar 35, ta ma... Dobra, weźmy sobie tą skórzaną zbroję, ona wygląda fajniej. No, nie jest taka zła. Dobra. I jeszcze sobie wyregenerujmy życie. I lecimy przyjąć tutaj ten obóz. Okej. Może tutaj będą jakieś... kryształy do naładowania miecza. Takie nadające się. Fort Szara Przystań. Dobra. Nie podchodź bliżej. A to ci niespodzianka. Oni tutaj są na tych murach chyba. Tak. Patrzcie no tylko, ktoś tu chyba struga bohatera. Dość! Poddaj! Dobra. O, jeszcze jeden punkt i będę mógł sobie pewną rzecz zrobić. O, cios krytyczny. A przeszukajmy sobie ich od razu. Żeby później tego nie musieć robić. Okej. O, dużo rzeczy, ale nic mi się nie przyda z tego. Okej, dobra. No, przeszukuj. Złot. Litości! Dobra, jak przeleciał. O, tutaj jeszcze jacyś zostali. Chodź. Muszę mieć broń, która ma przynajmniej jeden HP, znaczy ten. Jeden punkt obrażeń większy
żeby zabijać bandytów na jednego hita ze zwykłego uderzenia. O, teraz mi się udało. Dobra. Stalowa strzała, żelazna, jest. No dobra, jeszcze sobie wejdźmy do środka. Tutaj można sprawdzić, co jeszcze jest. Nie, nic. Okej. Tutaj w środku pamiętam, że były takie dość ciekawe, magiczne rzeczy. Ale nie wiem. Może się coś ciekawego znajdzie, może nie. Różnie co z tym bywa. Co to było? O, tu już są. Przydałoby się więcej kondycji, żeby po prostu na hita. O, jednak na hita ze zwykłego też. Ło. O, krytykala mi sprzedała. No dobra. Którym się ładuje? A dobra, tu się samo ładuje. Chyba autozapis był. Tak, był autozapis. No to tak, to już teraz wiemy. Okej, dobra, chodźcie tu. Bandyci. What is? No, gościu! To już ostatni. Nie, jednak się. Potrzebujesz czegoś? Jednak się tu zaciął. Dzień dobry. No jeszcze dzień dobry mi powiedzieli. Kulturalni. Bandyci. Dobra, jednak mam lepszy pomysł. Mam coś takiego jak płomienie. No to dobra, spróbujmy płomieniami. To nie są płomienie. To było leczenie i płomienie, teraz są płomienie. Chyba coś słyszałem. Co to było? Przede mną się nie schowa! Przede mną się nie schowa! Dobra. Dobra. Ten zbir jest dość... Znaczy... A, pobawmy się trochę z nią. No nie, skończyło mi się. Dobra, po prostu ją podpalajmy. Co chwilę. Takie dość dziwne. Items. Ona może nas dość szybko nadziać. Dobra, mam lepszy pomysł. No nie jest! Ej. Weźmy sobie może ciężką zbroję. To będzie lepsze. No, tu się przyda ciężka zbroja. Dobra. Dobra, teraz możemy próbować nawet bez. A najpierw zacznijmy sobie od tych pokoi. Jest tam kto? Jestem, dzień dobry. Dobra, to jest jakaś służka, to jej nie będę zawijał. Ło. Dobra, teraz idzie lepiej niż wcześniej. Jednak ta żelazna zbroja to jest chyba lepszy pomysł. Bo tak to nas chyba na hita nie ma. Ja tylko gotuję i sprzątam i robię wszystko, co mi każą. To się przyda. To się przyda. Dobra, to lecimy dalej. W sumie wyczyśćmy sobie tam. Jakby tak się zakraść. O, nie, nie widziała jeszcze. Ale tu chyba idzie. Dobra, widziała mnie już. Dobra. Tym to mi dużo zrobi. Dobra, broń dwuręczna wzrasta do 40. O, jest tata. Dobra. Może jednak się trochę wycofam i uzupełnię. Dobra, przedmioty, mikstury. Gdzie jest uzdrowienia? Dobra, jest. Jeszcze jedną rzecz chciałem zrobić. Umiejętności. Mam 40 level broni dwuręcznej, czyli mogę sobie zwiększyć. Tak, to.
I tutaj... Nie, tego jeszcze nie. No ale dobra. No i teraz nas na hita nie bierze, jak mamy tą ciężką zbroję. No, dobra. A wyładowała mi się broń. No. Nie, tego mi nie trzeba. Jednak ta stalowa... stalowa... ta. Zbroja jest lepsza. Dobra, weźmy sobie. No i to sobie wszystko... I korzystając z okazji sobie jeszcze pewną rzecz zrobię. Dobra. Nic. Nic nie masz, biedaku. Nie dam ci rady. O Jezu, jak te krytykale wyglądają. Dobra. Weźmy sobie. Ogólnie takie walki z bandytami są nawet spoko. Znaczy dla nich nie, ale dla mnie tak. Wiadomo. Tu chyba nic nie ma, nie jest jakiś kufer. Księga czarów, odwaga. To się przyda, nawet sobie przeczytam. Księgi. Jest. Nie wiem, co robi to zaklęcie. Ale się potem dowiem. Rysław Sprawiedliwy, lekki pancerz, dobra. Któż to jest? O, zabili jakiegoś cesarskiego. Co tu ciekawego jest? Nic. No dobra. Tutaj chyba wszystko. Także lecimy sobie dalej. Ogólnie questa mam takiego, żeby dojść do bazy Alikrów. I tam mam pewną rzecz do zrobienia. No i zamierzam tam pójść. Może po prostu ciężki pancerz będziemy zakładali tylko jak będziemy, to muszę sobie jakoś zbindować. Jak będziemy na przykład walczyć, a tak to będzie skórzana zbroja, o, gdzie jest ten ciężki pancerz, jest, dobra. I tak sobie na tutaj zbindowałem, można sobie szybko zamieniać, dobra. To będzie lepsze. Tak możemy biegać po prostu szybciej, poruszać się szybciej i jest wygodniej. Dobra. Tutaj musimy chyba jakoś przejść koło tej góry. Fajne, ładne okolice. No jak to w Skyrimie. O, mamuty. Jak to w ogóle tu jest? To jest za tą górą dopiero. Dobra, możemy jakoś naokoło tu przejść. Na przykład tam widzę jakiś taki ala krąg. Może coś ciekawego tam się znajdzie. Tych mamutów wolę na razie nie ruszać. Zobaczymy. Tej trzeciej osoby można sobie trochę pograć. Ło! Chodź tu, chodź tu, panie szkielet. Taki szkielet mak. Ło, co on miał w ogóle? Nie, nie chcę tego miecza. Dobra, nie chcę tego miecza, tylko mi... A dobra, już niech... Nie, nie chcę go. Ciekawe, co to było. Ciekawe. Jakiś szkielecik bronił tutaj czegoś. Tutaj jest jakiś koleś. Aż sobie zapiszę. Nie wiem dokładnie kimże on jest. Dobra, oddawaj błysko. Aha, złodziej. Albo wypatroszecie jak rybę. Nie mam na to czas. Nie waż się odchodzić. W porządku. Chłopie, panie złodzieju. Na złą osobę... O kurde, żem sobie źle... Dość! Nie dość, nie... Dobra już. Masz, panie złodzieju. Oddawaj to, co tam miałeś. No. Ło! Fajne rzeczy. Kaptur maga.
Taki trochę nic nie warty. Przywrócimy sobie trochę życia. Dobra. No i dobra. A w sumie w tej skórzanej zbroi latam, ale dobra. Kolejne wilczki. A spróbujmy ich trzeciej osoby zabić. Czemu nie? Dobra. No przydałyby się te ładunki. Nie to, nie to. No ale nie ma. Potem najwyżej ogarnę te ładunki, to będzie akurat z czego. Tutaj trzeba chyba naokoło przejść. I za tym wzgórzem powinno być to, gdzie zmierzam. Dokąd zmierzam? Tak, trochę nie po polskiemu. Chyba to jest w tej jaskini. W tej jaskini, która jest zaznaczona. O, tutaj jakiś ołtarzyk. Ciekaw jestem, co to jest. O, jeleń jakiś, nie bój. Fajne rzeczy. Ametyst? Ul. Ametyst bez skazy. Bliźniacze sekrety, o. Ciekawa rzecz. Dobra, puchar mi się już nie przyda. Ale fajne miejsce. Nie no, Skyrim właśnie ma takie dość ciekawe miejsca. Można sobie poodkrywać. O, i tu już widzę tą chorągiewkę w oddali. To jesteśmy w sumie na miejscu praktycznie. Tak, jesteśmy na miejscu. No i tu jest jakiś bandyta. Czy tak? To kiepski moment na zgubienie drogi. No, rzeczywiście kiepski. No i mamy już 8 level. Weźmy sobie więcej kondycji, żeby się tak szybko nie męczył. Dobra. I broń dwuręczna. Dobra, na razie w sumie. Chociaż. Nie no, ani młotów, ani tych nie używam, więc na razie mi się nie przyda. Dobra. Trzymajmy sobie te punkty na potem. Dobra. No to zapiszmy sobie i wchodzimy. Nora Schulera. Tutaj z częścią po prostu już. No zobaczycie w sumie w tym questie, ale tutaj nie będziemy z wszystkimi walczyć. Da się dogadać. Co to było? Tutaj! Dobra, to ja jestem. Dziewiąty. Musisz się bać. O, Banita. Dobra, Banita leży. Panie, dawaj, co tam ten Banita ma? Ech, nic ciekawego. Ty bandyto, co we mnie strzelasz? Ło, jaki critical. Dobra. Tu coś mieli. Nie, nic. Jak to bandyci. Niby coś, ale jednak nic. Tu jest kuferek. Granat, mistura. O, nawet fajne rzeczy. No i lecimy dalej. Co to było? To ja byłem. Mam cię! Dobra. O, nawet dostała obuchem. Dzień dobry, panie bandyto. Przeszukajmy sobie jeszcze tą. Dobra. No tu se piekli jakiegoś ślizgacza. Czy tak? No, jakaś miksturka. No. Nie trzami. Mam własną zbroję. No i lecimy dalej. Nie trzeba było. Dobra, no i są wszyscy. Sztabka Korundu. Fajne. Wytrych, złoto, pink. O, jeszcze jeden. A raczej jedna. Dobra. No i w sumie wszyscy. Tutaj jeszcze. Mieli tu coś ciekawego? Nie. Aha, dobra, jednak sobie wezmę. Szybko. A będzie. Nie mogę się doczekać. Zajrzę do twojej sakiewki.
A ty co mnie palisz? Ło, to jest banita. Dobra. No pięknie. Udało się. O, tutaj jakiś szkielecik se w stogu siana utknął i by chciał po piwo XD. Dobra, nieważne. Przeszukajmy sobie, a tych już przeszukiwałem. Dobra, możemy iść do przodu. Zapiszmy sobie na wszelki wypadek. I dobra. Tutaj jakaś książka, która nam się przyda nawet. A nawet już czytałem chyba ją, ale mogę ją sprzedać. Mam inny egzemplarz jakby. No i tu chyba będzie już w sumie tyle, aczkolwiek z takiej walki. Tak. Tu już możemy schować miecz. Zapiszmy sobie. Udało ci się dowieść swej siły. No. Z nimi już nie musimy walczyć. Chyba musimy o czymś porozmawiać. Potrzebujesz czegoś? Nie no, wolę porozmawiać, wiadomo. Wstrzymaj cios. Wiem, dlaczego tu jesteś. I poznałem już twoje umiejętności. Myślę, że w zaistniałej sytuacji, jeśli opuścisz broń, moi ludzie nie zaatakują. Naturalnie, a wysłała cię... No właśnie, bo tu chodzi o jakąś tam szazrę czy coś. Która odwołała się do twojego honoru? Z pewnością przekonała cię, że to ona jest tu ofiarą. Ale czy wiesz, dlaczego ją ścigamy? Tak, ona kazała mi ich zabić, ale tutaj jest coś innego. Sadia. Ona po prostu zdradziła jakby ród tam swój, czy coś takiego. No no, właśnie tutaj o to chodzi. Naszym zadaniem jest dopilnować, by odpowiedziała w Hammerfell za swoje zbrodnie. Możesz nam w tym pomóc. W ten sposób nikt więcej nie ucierpi. Dobra, spytajmy się jeszcze. Sprzedała miasto Altmerskiemu Dominium. No tak, było coś tam o Altmerskim Dominium. W plecy, Tanet, inne szlacheckie rody odkryły jej zdradę i musiała salwować się uciekać. Hammerfell wciąż silny jest opór przeciwko Dominium i wielu chce, by sprawiedliwości stało się zadość. Dobra, tutaj, więc co mam zrobić? Ufać. I z nim lepiej nie walczyć, bo to jest ogólnie tam, nawet w poradnikach nie pisze. Nie ma powodów podejrzewać, że zmienisz zdanie. Przekonaj ją, że jesteśmy na jej tropie i że musi uciekać. Będziemy czekać. Z chęcią podzielę się częścią nagrody za jej schwytanie w zamian za twoją pomoc w doprowadzeniu jej przed oblicze sprawiedliwości. No dobra. Dobrze. Dobrze będzie wrócić wreszcie do domu. Ich lepiej nie zabijać, bo to oni są dość silni, a w ogóle tam były dowody, że po prostu ona jakby ich zdradziła i dlatego ją ścigają. To nie było takie bezpodstawne. No, ale tu się różne rzeczy działy. Dobra, możemy pójść jeszcze poeksplorować. Jak już byliśmy w tej kryjówce Alikrów. No i jesteśmy przy wyjściu. No, wychodź, wychodź, wychodź. Skyrim. Koniec ze Skyrim. Się koń obraca. Dobra. O, już tak później jest. Można zobaczyć, co jeszcze w pobliżu się dzieje. No, najbliżej jest Rorikstead. W sumie moglibyśmy pójść do Rorikstead. Ale na tym już zakończymy. To jest trochę daleko stąd. Aczkolwiek. W czym to przeszkadza? O, wilk jakiś? Nie, to nie jest wilk. Jeleń. Mam. Dobra. Albo w sumie obadajmy sobie tutaj te tereny. No i dobra. A powalczmy sobie z tymi bandytami. O, nie trafiłem.
O, dostał cios krytyczny. Dobra. No i tyle. No nie, nie uciekaj mi tu, gościu. Złoto, naszyjnik odporności na mróz będzie. Dobra. No i w sumie myślę, że chyba jednak na tym zakończę. Tam do Rorikset dojdę na jakimś innym odcinku też, albo po prostu nie będę... Albo tutaj zobaczmy sobie jeszcze ten kurhan. Na takich kurhanach zazwyczaj zamknięte są smoki. Znaczy w takich kurhanach. Ale to potem jeszcze w fabule będzie wszystko, wyjdzie. Także ja się z wami żegnam. No i cześć.